I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the seed, light the show. Watch them grow. Hej, postanowiłam dzisiaj nagrać tutorial o tym, jak zrobić kłosa, ponieważ ostatnio nauczyłam się tego dzięki wpisowi u Blond Hair Care, więc zapraszam do niej, jeżeli chcecie poznać ten super prosty sposób. A ja Wam pokażę, jak to zrobić jeszcze raz i może ktoś skorzysta również z mojej demonstracji. Przejdźmy do rzeczy. Potrzebne nam będą dwie gumki do włosów, z czego jedna taka może być bardziej rozciągnięta, a druga mniej. Oczywiście te są takie średnie, ale nieważne. Włosy powinny być dobrze rozczesane przed rozpoczęciem procedury, dlatego jeszcze raz sama je rozczeszę. I najpierw użyłam tej bardziej rozciągniętej gumki po to, żeby związać włosy możliwie u góry, ale jednak dalej na boku. I teraz tak, dzielimy na dwa oddzielne pasma i teraz tak, z jakby troszeczkę z tyłu, z boku będziemy chciały wyciągać pojedyncze pasemka cieniutkie. Zarówno z tego prawego, jak i lewego dużego pasma. Jedno pasemko idzie do tego, a drugie z tej drugiej strony do przeciwnego. Czyli lecimy tak jakby na zmianę. I znowu to idzie do tego, a z przeciwnego idzie do tego. Ok? I zawsze ja bym brała ze skrajnej strony i cieniutkie. I dajemy do tego. Daliśmy do tego, bierzemy z tego i dajemy do prawego. Najważniejsze, żeby przy takim zaplataniu mieć cierpliwość i zawsze brać takie same pasemka z tej jakby skrajnej strony, ponieważ wtedy kłos będzie równy. Ja czasem tracę cierpliwość i już zaczynam brać większe, ale próbuję się od tego powstrzymać. I teraz widzicie też, dlaczego ważne było branie ze skrajnej strony, ponieważ teraz jakby to się widzicie, rozszerza się nasze to pole i dobrze jest brać z tego wyższego, bo wtedy przechodzi to na drugą stronę i już nam się przestaje skracać dystans do tego włosa, który jest tu, prawda? Dlatego lepiej brać stąd niż z dołu. Nie wiem, czy to jest logiczne, co ja mówię, ale chyba jest. Jasne, wiecie, o czym mówię. Lepiej brać stąd pasemko, niż na przykład stąd, ze środka, prawda? Trzeba brać stąd z góry. I łapiemy na drugą stronę i przyciągamy. Widzicie, bo to się tworzy coś strasznie tu takiego grubego, więc bez tego przyciągania do góry to by troszeczkę utrudnione było dalej zaplatanie, bo te włosy by się zaczęły z tego wysypywać. Robi się troszeczkę trudniej, więc wybaczcie mi, jeżeli tutaj jeszcze troszeczkę zepsuję, ale nie jestem na razie aż tak wprawiona, żeby uniknąć jakiejś wpadki pod sam koniec. Dobra, już trochę grubsze biorę, bo też to się staje naprawdę trudne. My heart, it bends.
words for you, I adore you. I dream I know deep off my feet. Dobra, już w tym momencie będę kończyć. Co prawda jeszcze zostało mi troszeczkę włosów, ale to już pod koniec bardzo ciężko zaplatać, więc skończę na tej właśnie wysokości. Jak widzicie, mogło być lepiej, ale nie narzekajmy. I teraz, dobra, już związane. Tak to wygląda w przybliżeniu. Jak widzicie, troszeczkę jest skrzywiony, ale możemy to minimalnie jakoś poprawić przez takie rozciągnięcie go. Możecie zdjąć tę gumkę z samej góry, która była tak leciutko zawiązana. I dzięki temu warkocz będzie się zaczynał z samej góry od włosów, nie będzie tutaj żadnej przerwy. Będzie ładnie to wszystko przechodziło w kłosa. O, tak to wygląda z większej odległości. Moim zdaniem bardzo estetycznie. Muszę jeszcze poprawić to, żeby kłos był całkiem prosty, bo tutaj widzicie, coś zrobiłam nie do końca dobrze. Jeżeli się to robi przed lustrem, to jest oczywiście dużo łatwiej niż tak patrząc na taki malusieńki obrazek. Dlatego polecam na początek robić to przed lustrem i zwracać uwagę na to, żeby jednakowe pasemka łapać z jednej i z drugiej strony, bo to było tutaj błędem. Ale tak czy inaczej mam wrażenie, że jest to jedna z najprostszych fryzur do wykonania, a jednocześnie najbardziej estetycznych. W takiej fryzurze możecie pójść do szkoły, do pracy, jest bardzo, bardzo elegancka, bardzo prosta i bardzo wygodna. Dodatkową zaletą jest to, że włosy są chronione przed czynnikami zewnętrznymi i przed tarciem w takim kłosie. Podobnie jak w zwykłym warkoczu, ciężko się to rozwala, troszeczkę włosy wychodzą po bokach, ale moim zdaniem to nadaje uroku, nie wiem czy widać te włoski, które tutaj wychodzą. Na pewno można by było delikatnie je przygładzić, na przykład rozcierając w dłoniach serum silikonowe, zresztą Wam pokażę. Ja odrobinkę mam na myśli tyle, że nawet tego nie widać i to nie ścieka nawet z dłoni, roztarcie i przejechanie. I wtedy nadamy dodatkowego blasku takiej fryzurze i też jeszcze bardziej ochronimy od czynników zewnętrznych. Możemy również użyć mgiełki. Dowolna mgiełka, byle silikonowa. Mam tak Tonient, Guy Termoochrona, Marion Termoochrona. One obie mają silikony. Dalej Paul Mitchell, taka mgiełka z lekkim silikonem. I Marion Anti-Age, też lekki silikon, bardzo ładnie pachnie. Więc możecie w ten sposób jeszcze dodatkowo ochronić taki warkocz. I przy okazji nadać mu piękny zapach. Mam nadzieję, że ten tutorial pomógł Wam nauczyć się robienia kłosa. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, koniecznie wstawcie zdjęcie Waszych kłosów. Bardzo chętnie je zobaczę, ponieważ wiem, że czasem mamy takie ograniczenia w głowie, że nie potrafimy robić fryzur. Na przykład ja zawsze byłam przekonana, że nic nie umiem zrobić z włosami, a wystarczyło tylko spojrzeć na jednego gifa, na którym było pokazane, jak to robić, żebym się tego nauczyła. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!